Dzień dobry dzieci, wita was pani Bajka i Smog Gerwazy z Biblioteki Manhattan, jednej z filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku. Smoku, ja mam dzisiaj do ciebie pytanie. Czy tobie czasem coś się śni? No właśnie całkiem niedawno miałem bardzo ciekawy sen. Śnił mi się smok. Miał 7 głów i 10 par skrzydeł, a każda głowa mówiła coś innego. I właśnie dlatego rano byłem niewyspany, bo całą noc starałem się zrozumieć, co która głowa mówi do mnie i tak naprawdę nie wiem, co ten smok do mnie mówił. Ojej, no to rzeczywiście trudna sprawa. No bo ja czasem czuję się trochę osamotniony. Czy jeszcze oprócz mnie są na świecie jakieś smoki? No wiesz, w bajkach, w legendach jest bardzo wiele smoków i możesz ich dużo spotkać w książkach dla dzieci. Nawet w Chinach smoki mają swoje własne święto i wszyscy się cieszą. I smoki są na ulicach, i w domach, i w szkołach, wszędzie. Ojej! Ale Chiny są bardzo daleko. A w Polsce są jakieś smoki? No znam legendę o pewnym smoku. Tak? To ja się z nim na pewno zaprzyjaźnię. No to najpierw musisz posłuchać legendy o tym smoku. Zapraszam dzieci i ciebie, Gerwazy, na bajkę, na legendę o smoku wawelskim. Super! Cieszę się! Było to bardzo dawno, dawno temu. W Krakowie, w którym rządził dobry książę Krak. Miał on też piękną, prześliczną córkę, która była panną na wydaniu. Krakowianom żyło się dobrze pod jego rządami, lecz pewnego dnia zjawił się niespodziewany gość z dalekich krain. Był to ogromny, ogromny smok, smoczysko, który znalazł sobie mieszkanie niedaleko zamku w grocie. Och, jaka piękna grota! Zmieszczę się tam, tu będzie mi się dobrze mieszkało. A ponieważ smok nie miał pieniędzy, a był ogromnym i ciągle głodnym smokiem, zaczął więc latać i straszyć ludzi po całej okolicy, zionąc ogniem. Ludzie bali się smoka, więc, żeby ich nie straszył, przysyłali mu jedzenie wprost do jego groty. Codziennie smok zjadał na śniadanie 2 owce. Na obiad 1 krowę. Pyszna krówka. A na kolację gąskę. Pyszna gąska. Po jakimś czasie smok stwierdził jednak, że w tej okolicy zaczyna brakować jedzenia. Kiedy skończy się gąski, krowy i owce, to zaproszę sobie tutaj piękne krakowianki, bo widziałem takie piękne panny na krakowskim rynku. Ha, 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 ha. Książę Krak bardzo się wystraszył, ponieważ przecież miał piękną córkę, na pannę na wydaniu. Tato, boję się tego smoka. Córko, zaraz coś spróbujemy zaradzić. I książę ogłosił, że kto pokona straszliwego smoka, ten otrzyma ode mnie pół królestwa,
no i córkę moją za żonę. Już wkrótce zaczęli się zjeżdżać rycerze, a każdy w lśniącej zbroi, a każdy z mieczem, ho, ho, i wojowali ze smokiem. Ale smok był bardzo silny i bardzo sprytny, więc zamiast panien krakowskich, niom, rycerza zjadał sobie na śniadanie. Pewnego dnia do zrozpaczonego księcia przybył chłopiec. Nazywali go w Krakowie Szewczyk Dratewka. Witaj, książę. Mam sposób, jak pokonać smoka. Ty, chłopcze, przecież nie masz zbroi ani lśniącego miecza. Tylu rycerzy próbowało. Chcesz stracić życie? Ja mam sposób, a wystarczy mi tylko skóra z barana i dużo siarki. Dobrze, działaj. Następnego dnia Szewczyk podłożył przy grocie wypchanego siarką barana. Kiedy smok się rano obudził, pomyślał sobie: o, niespodzianka, może mam dzisiaj urodziny? Pychota, zaraz zjem tego barana. Ale potem zaczęły się dziać z nim dziwne rzeczy. Jakoś mnie pali w brzuchu. Na ostro był zrobiony ten baran. Oj, pójdę do Wisły, napiję się wody. I pił, i pił, i pił, że aż zrobił się wielki, jak nadmuchany balon, a potem pum, pękł, jak balon. Wszyscy w całej okolicy słyszeli to i zaczęli się cieszyć. Hurra! Smok został pokonany. Książę wezwał Szewczyka. Szewczyku, należy ci się nagroda. Pół królestwa i ręka mojej cudnej córki. Książę, twoja córka na pewno by chciała poślubić jakiegoś księcia pięknego. Ja natomiast mam chęć na inne przygody, więc wyruszam w świat. A z każdej przygody przyślę wam tutaj do Krakowa listy, które będą o nich opowiadały. Bądźcie więc zdrowi. Książę dał Szewczykowi konia i trzos na drogę. I tak się kończy bajka o wawelskim smoku. I co, smoku? Jak ci się podobał nowy kolega? Nie przestraszyłeś się wawelskiego smoka? Tak, miał trudny charakter. Ale wiesz co, pani bajko? Gdybym ja wtedy był, to może powiedziałbym mu, że tak się nie robi i może wcale nie byłby takim strasznym smokiem. A wy też tak myślicie? Dziękuję wam i do zobaczenia.